Pięć rzeczy, które powinieneś wiedzieć o niegodności dziedziczenia. Tak zwana niegodność dziedziczenia to zagadnienie, które zawsze wywołuje wielkie zainteresowanie spadkobierców. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku ustalenia, że jeden ze spadkobierców jest niegodny dziedziczenia, co najmniej zwiększają się udziały w spadku pozostałych spadkobierców. O jakich pięciu podstawowych rzeczach dotyczących niegodności dziedziczenia powinieneś pamiętać? Ja nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga www.zbyciespadku.pl. Jeżeli nie widziałeś jeszcze mojego bloga, serdecznie zapraszam Cię do jego odwiedzenia. Pierwsza rzecz. Jaki jest skutek ustalenia niegodności dziedziczenia? Spadkodawca uznany za niegodnego zostaje wyłączony od dziedziczenia. Tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Taką regulację przewiduje artykuł 928, paragraf 2 kodeksu cywilnego. Udział, który przypadałby mu w spadku, gdyby nie został uznany za niegodnego, przypada innym osobom uprawnionym do spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego lub na podstawie tak zwanego przyrostu, który związany jest z testamentowym sposobem dziedziczenia. Rzecz druga. Kiedy spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia? Istnieją trzy podstawy do ustalenia niegodności dziedziczenia spadkobiercy. Przyczyny te uregulowane są w artykule 928, paragraf 1 kodeksu cywilnego. Po pierwsze, za niegodnego może zostać uznany spadkobierca, który dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Po drugie, spadkobierca, który podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu, albo podstępem lub groźbą przeszkodził mu w sporządzeniu lub odwołaniu testamentu. Po trzecie wreszcie, spadkobierca, który umyślnie ukrył lub zniszczył testament, podrobił lub przerobił testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Trzecia rzecz, którą powinieneś wiedzieć o niegodności do dziedziczenia, to w jaki sposób spadkobierca zostaje uznany za niegodnego dziedziczenia. Otóż spadkobierca może zostać uznany za niegodnego tylko na podstawie wyroku sądu. Zasadniczo wyrok ten zapada w odrębnym postępowaniu sądowym w stosunku do postępowań dotyczących spadku, na przykład postępowania o dział spadku. Musisz pamiętać o tym, że sąd ustali niegodność dziedziczenia tylko na żądanie podniesione przez osobę do tego uprawnioną. Stąd ważne jest, kto może żądać wydania takiego rozstrzygnięcia. Każdy, kto ma w tym interes. Stanowi o tym artykuł 929 Kodeksu Cywilnego. Czwarta rzecz. W jakim terminie można żądać ustalenia niegodności dziedziczenia? Istnieją dwa terminy ograniczające możliwość żądania uznania za niegodnego dziedziczenia. Po pierwsze, termin jednego roku liczony od dnia dowiedzenia się przez osobę uprawnioną do podniesienia tego żądania o przyczynie niegodności. Po drugie, termin 3 lat od otwarcia spadku, to jest w pewnym uproszczeniu od daty śmierci spadkodawcy. Piąta rzecz, którą powinieneś wiedzieć o niegodności do dziedziczenia, to przebaczenie spadkodawcy. Możliwa bowiem jest sytuacja, w której pomimo popełnienia przez spadkobiercę czynów mogących stanowić podstawę uznania go za niegodnego, będzie on uczestniczył w dziedziczeniu tak, jakby takiego czynu wcale nie popełnił. Kiedy? Wtedy, kiedy spadkodawca przebaczył spadkobiercy popełnienie przez niego tego czynu. Jaki skutek ma takie przebaczenie? Od chwili przebaczenia spadkobierca nie może być uznany za niegodnego. Serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału wideo. Ja nazywam się Wojciech Rudzki, jestem aplikantem adwokackim oraz autorem bloga www.zbyciespadku.pl.